Cześć, nazywam się Tomasz Piotrowski, jestem zawodowym pięściarzem oraz twórcą kanału YouTube poświęconego pięściarstwu. Nawiązałem współpracę z Martin Sport oraz IQ Cross the Line, dlatego mam przyjemność stanąć tutaj przed Wami i pokazać Wam, jak prawidłowo wiązać bandaże, aby nie uszkodzić sobie dłoni w trakcie boksowania, zarówno na worku, jak i z przeciwnikiem. Zapraszam Was na odcinek. Istnieje kilka rodzajów bandaży. Pierwszym z nich są bandaże elastyczne, które tutaj widzicie i które będę prezentował, jak zawiązać. Jeżeli chodzi o te bandaże, jest kilka długości. Mamy 2,5-metrowe, 3-metrowe, czy bodajże 3,5-metrowe oraz 4,5-metrowe najdłuższe. Ja osobiście polecam te najdłuższe, ponieważ najlepiej chronią dłonie. Mamy również bandaże bawełniane. Jeżeli chodzi o te bandaże, one są dużo, że tak powiem, twardsze i mniej dopasowują się do dłoni, dlatego owijanie ich musi być delikatniejsze niż tymi bandażami elastycznymi. Tak jak powiedziałem, skupimy się w tym momencie na bandażach elastycznych. Pierwszy bandaż, który przedstawię Wam, w jaki sposób wiązać, jest to bandaż 2,5-metrowy. One na początku zawsze są zwinięte i generalnie po każdym treningu i wypraniu tych bandaży polecam Wam je z powrotem zawinąć po to, aby się wyprostowały. Na starcie należy taki bandaż rozwinąć. Mamy tutaj taką pętelkę, którą zakładamy sobie na kciuk tym szwem do środka. W ten sposób. To idzie tak. Owijamy sobie wokół nadgarstka. Myślę, że 3 razy wystarczy. Nie za ciasno, ale również nie za lekko. Następnie przechodzimy od dołu na kciuk. Jeden obrót wokół kciuka, przechodzimy z powrotem na nadgarstek. Jeden obrót na nadgarstek, przechodzimy na kostki. Tutaj od góry. Up. Tutaj również 3 obroty wokół kostek. I od dołu, w ten sposób, przechodzimy z powrotem na nadgarstek. Robimy jeden obrót na nadgarstku i wychodzimy pomiędzy 2 środkowe palce. O. Wchodzimy z powrotem na dół. Robimy koło na nadgarstek. I możemy owinąć sobie jeszcze raz tutaj u góry. Lub owinąć już do końca na nadgarstek. Ja osobiście wolę tutaj już do końca na nadgarstku owinąć bandaż. Tutaj pomiędzy palcem owijamy tylko i wyłącznie po to, aby bandaż nam się nie zsuwał, ponieważ jeżeli założymy rękawice, to bandaż również będzie pracował. Dlatego to zapobiegnie zsuwaniu się bandaża. Wygląda to w ten sposób i jest to wiązanie, które polecam Wam przy 2,5-metrowym bandażu. Drugi bandaż, który tutaj mamy, ma 4,5 metra. Również na początku są zwinięte. Także musimy go sobie rozwinąć. Tutaj będziemy mieć troszkę więcej zabawy. Zakładamy sobie w ten sposób tutaj te kółeczko. Szef do środka. Owijamy wokół palców. Up. 3 razy stosunkowo luźno. Ściągamy. I kładziemy sobie na kosteczkę. W ten sposób. Trzymujemy kciukiem. Tutaj. Owijamy bandażem wokół kostek. 3 razy. Od dołu przechodzimy na nadgarstek. 3 razy wokół nadgarstka. Od dołu przechodzimy na kciuk. Wracamy na nadgarstek. I od dołu teraz będziemy przechodzić wokół palców. Najpierw tutaj, up i górą. Przechodzimy na nadgarstek. Międzyśrodkowy palec. Robimy dokładnie to samo. I między ostatnimi palcami robimy dokładnie to samo. I resztę bandaża obijamy wokół nadgarstka. Up. Tutaj sobie ściągamy. Tutaj też możemy ściągnąć. Mamy wiązanie prawie jak zawodowcy.
Dobrze nam to chroni kostki, także polecam Wam nauczyć się tego wiązania. Jeżeli będziecie mieli 4,5 metrowy bandaż, to naprawdę poczuje się różnicę w ochronie kostek. Zaprezentowałem Wam, jak wiązać bandaż 2,5 metrowy oraz bandaż 4,5 metrowy. Osobiście jestem zwolennikiem dłuższych bandaży, ze względu na to, że lepiej chronią kostki. Natomiast polecam Wam wypróbować zarówno jeden, jak i drugi, abyście sami ocenili, które wiązanie będzie dla Was korzystniejsze. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.